świadectwo energetyczne w budynku wielorodzinnym. W tym filmie powiem Państwu troszeczkę o tym, jak ma się sytuacja, jeśli chodzi o obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego dla budynku wielorodzinnego. Czyli należałoby zapewne zacząć od tego, żeby powiedzieć sobie, że gdy my mamy budynek wielorodzinny, to w takim budynku są wyodrębnione lokale. I każdy z właścicieli takiego lokalu ma obowiązek sporządzenia na swój koszt świadectwa i przekazania takiego świadectwa albo nabywcy, albo najemcy tego mieszkania. Czyli pierwsza ważna rzecz jest taka, że jeśli mamy budynek wielorodzinny, to nie na wspólnocie i nie na administracji wspólnoty ciąży obowiązek przygotowania świadectw, bo niektórym ludziom się wydaje, że to wspólnota powinna przygotować świadectwa dla każdego lokalu w budynku, ale to jest obowiązek, który ciąży na właścicielu danego mieszkania. I drugie pytanie, które ludzie często zadają, dotyczy samego budynku wielorodzinnego, to znaczy co z tym budynkiem, tak? No bo budynek ma jakieś tam lokale wyodrębnione, ale jest też samodzielną jednostką, tak? Ma jakieś części wspólne, ma jakąś piwnicę, ma jakieś korytarze, ma jakieś klatki schodowe. Pytanie, czy wspólnota powinna przygotować świadectwo energetyczne dla takiego budynku? I odpowiedź brzmi zasadniczo tak, że nie ma takiej potrzeby, no chyba, że wspólnota sprzedawałaby cały ten budynek, ale jak dobrze my tutaj wiemy w firmie i Państwo zapewne też wiedzą, wspólnota nie jest samodzielnym właścicielem budynku mieszkalnego, bo właścicielami budynku mieszkalnego są w odpowiednich procentach zależnych od metrażu poszczególnych lokali właściciele tych lokali, więc wspólnota nie może sprzedać budynku, gdzie są lokale, bez jednoczesnego sprzedania lokali w tym budynku. Więc tak naprawdę nie zajdzie pewno praktyczna sytuacja, w której wspólnota miałaby potrzebę przygotowania świadectwa energetycznego na sam budynek wielorodzinny. Czyli innymi słowy, świadectwo energetyczne trzeba przygotować tylko dla lokali w ramach danego budynku jednorodzinnego. Jest to obowiązek i koszt właścicieli mieszkań w budynku. Być może kiedyś ustawodawca pójdzie po rozum do głowy i obciąży wspólnoty obowiązkiem sporządzenia świadectw energetycznych dla lokali w ramach poszczególnych budynków, no bo obecna sytuacja, która polega na tym, że to właściciel ma sobie zrobić świadectwo energetyczne dla lokalu, jest trochę dziwna, ponieważ no, różne firmy działają na rynku, te świadectwa są mniej lub bardziej dokładne i mamy często takie sytuacje, że w jednym budynku mamy 10 właścicieli i każdy ma te świadectwa, że tak powiem, od sasa do lasa, tak? Czyli nieprzystające zupełnie do pozostałych, także jeśli chodzi o parametry energetyczne tego budynku, więc wtedy wiedza z takich świadectw no, jest bardzo mocno nieprecyzyjna i bardzo mocno chaotyczna, tak? Więc być może kiedyś wspólnoty będą musiały takie świadectwa przygotowywać dla lokali, być może nawet dla budynków, natomiast obecnie dla budynków wielorodzinnych obowiązków zasadniczo nie ma, no dla lokali to sobie muszą właściciele przygotować świadectwa na swój koszt.